I wanna be a millionaire, so freaking bad. Jak to jest, że większość z nas ma pewne cele przed oczami i możemy je osiągać, a im się nie udaje. Dlaczego tylko garstka na przykład staje się najlepszymi sportowcami, liderami w branży czy liderami w pracy? Wiemy dokładnie, jak wyglądałoby nasze życie, co byśmy robili, ile byśmy zarabiali i jaki status społeczny byśmy mieli. Uwielbiam wieczorkiem wychodzić sobie na rower, a jest już końcówka maja, prawie czerwiec. Jest tak zimno i w dodatku jeszcze pada. Masakra. Jest wiele książek na temat produktywności, wykonywania wyznaczonych celów, wielu coachy. Jednym z nich najsławniejszy jest chyba Tony Robbins i on mówił zawsze take massive action, czyli musisz robić bardzo dużo. I to jest częściowo prawda, bo bez pracy nie ma kołaczy, ale jeśli ktoś zbyt poważnie i zbyt ostro podchodzi do tematu, to po prostu się zniechęci, bo zbyt duża presja powoduje wypalenie. Zobacz, jeśli robisz bardzo dużo i nie widzisz szybkich rezultatów, nie masz tego instant gratification, to szybko się wypalasz. Im większość ludzi tak ma, że ta motywacja szybko pryska, tak się mówi. Czar motywacji pryska. To tak jak z sadzeniem roślin, zobacz. Fajna analogia, bo jesteśmy akurat teraz w lesie. Według Ciebie lepiej jest posadzić hardkorowo mega dużo roślin sadzonek jednego dnia i na maksa je podlać też tak hardkorowo, czy podlewać je trochę codziennie? Albo drugi przykład, siłownia. Załóżmy gdzieś na siłownię, robisz taki mega ciężki trening, masz mega zakwasy, jesteś ultra zmęczony po treningu, od razu super regeneracja, też bardzo mocne rozciąganie. Następnego dnia nie możesz się praktycznie ruszać i wypiłeś koktajl białkowy, jakiegoś szejka, zjadłeś pełnowartościowy posiłek i następnego dnia będziesz wyglądał tak samo jak dzień wcześniej, przed samym treningiem. A zrobiłeś to na maksa i wszystko Ciebie teraz boli. A lepiej by było rozbić tą sesję na przykład co drugi dzień. I to jest tak zwany efekt kuli śnieżnej. Reguła 1%. I w tym momencie zbliżamy się do sedna, bo przewaga konkurencyjna to jest wykonywanie mniejszych zadań, ale częściej. A z okazji, że jestem na rowerze, to przyszła mi taka myśl. W ogóle zobaczcie, jak się ładnie wypogodziło, a przed chwilą padało. Ok, wróćmy do koncepcji tego, że jestem na rowerze. Ja czasem lubię po prostu tak przerywać wątki, jeden i drugi. Ta koncepcja ma wiele nazw, 1%, drobnych zmian itd., ale do głowy przychodzi mi pewna historia związana z kolarzami brytyjskimi, którzy nie mogli wygrać Tour de France od ponad 100 lat. Otóż w 2003 roku do szkolenia kadry zatrudniono Dave'a Brairsforda, który konsekwentnie postawił na strategię drobnych zmian. O 1%, dokładnie 1% była taka koncepcja, żeby ulepszać poszczególne elementy. Kolarze nosili nawet takie spodenki, które ich ogrzewały, żeby mieli idealną temperaturę mięśni do treningu. Opony smarowali w rowerze alkoholem, żeby się lepiej trzymały i tak dalej. Mnóstwo różnych zmian po to, żeby na koniec je zsumować i efekt miał być taki, że miały one dać po prostu medale. I tak się rzeczywiście stało i reprezentacja Wielkiej Brytanii od tego momentu, kiedy wprowadzili koncepcję drobnych zmian, tych 1% zmian wysokości minimalnej, to zaczęli wreszcie zdobywać medale i wygrywać na Tour de France od ponad 100 lat. A więc jaki jest motyw? Wybierasz rzecz, którą chcesz osiągnąć jak najlepszy rezultat. Dzielisz ją na mniejsze części, żeby nie odczuwać presji i skrupulatnie, codziennie wykonujesz. Pamiętaj, nie od razu Rzym zbudowano, a na zakończenie like, comment i subscribe.